Amadeusz Ferrari po pierwszej konferencji przed Twoim MMA8. Amadeusz, wyglądało to tak, jakby wszyscy naskakiwali na Ciebie na tej konferencji. Jak się do tego odniesiesz? Znaczy, wiesz, ja jakby świadomie zaczepiłem jedną osobę, tam trochę powstrzypnąłem tego Filipka, który jakby nie był zamieszany w to wszystko. No ale faktycznie, no tutaj włodarze... Słuchaj, ja mogę tylko powiedzieć tak, że jeśli chodzi o te sprawy z Czachą, ja z niczym nie kłamałem, tamta opinia lekarska jest niepodważalna, no i więcej nie będę nic mówił, niech oni wydali takie oświadczenie, niech tak będzie, ponieważ no konflikt z włodarzami jakikolwiek nie jest mi na rękę, a wręcz przeciwnie, ja bardzo jestem wdzięczny Federacji Fame MMA za szansę, którą dostałem, więc... Nawet jeśli ma to być jakieś tam nadszarpnięcie mojego wizerunku, pomimo że z niczym w ciula nie poleciałem, to niech tak będzie. A będzie skłonny do rozmów z organizacją Fame MMA, aby jednak zawalczyć z Wiewiórem w formule MMA? Jasne, ja powiedziałem. Słuchaj, po pierwsze, najpierw dostałem innego rywala i miesiąc żyłem w przeświadczeniu, że walczę z kimś innym, tak? Jest to istotna różnica, ponieważ po pierwsze przygotowywałem się pod innego rywala, a po drugie... Moim zdaniem poziom jednego, a drugiego rywala jest zupełnie inny, tak? Tamtego uważałem za dość łatwego przeciwnika. Wiewiór w MMA nie byłby łatwy. Ale jeśli chodzi o tą całą sytuację, to ci powiem tak. Czyli co? Taktyką Wiewióra było namawianie mnie na K1 tylko po to, żeby ostatecznie zmieniać na MMA? To po cholerę przy tych wszystkich ludziach nasz łopany namawiał mnie na to K1. Namówił mnie, dostał, kurwa, źle. No to mogłem, ja mu powiedziałem, miałem innego jeszcze rywala do wyboru pomiędzy Wiewiórem a innym i chętniej wybrałbym w MMA tamtego, bo po prostu był od Wiewióra łatwiejszy w MMA, a ja chcę swoją karierę budować etapami. Ale skoro tak, skoro mnie namawiał i mnie wkurwił tym, więc przy okazji jest jakiś sportowy konflikt, to przystałem na jego warunki, a teraz on pod publiczkę kłamie. Powiedział, że nie pamięta tej rozmowy, ale rozmawiając ze mną przez telefon, pamiętał to, że tak mówił, więc no sorry. Krętacz i tyle w temacie. Wydawało się, że macie dobre relacje, bo mówiłeś, że siedzieliście, rozmawialiście, ale dzisiaj na konferencji mocno go atakowałeś. To zacznijmy od tego, że zobacz, jestem tutaj ubrudzony, ponieważ ja sobie dla niej nagrywałem film. No dobra, przesadziłem, chciałem go trochę sprowokować, zacząłem go wyzywać od śmieci, a on się na mnie rzucił. Ale szybciutko jako sprowadziłem go na ziemię. Dosłownie i w przenośni. A nie uważasz, że twój pojedynek z Wiewiórem jest trochę za nisko w karcie walk? A nie wiem, a który jest? Bodajże chyba na czwartym miejscu dopiero. Od góry, wiesz, tak, jeżeli chodzi o... Nie chcę się wywyższać, tak, tutaj mi włodarze z tego co przedstawili, że Wiewiór jest po prostu za mało medialny, żeby go wyżej w karcie umiejscowić, no ale na pewno ludzie zacierają na niego ręce, tym bardziej, że jest to dość niespodziewane, tak mi się wydaje, zestawienie, a co jest najciekawsze, że perspektywa ludzi jest taka, że wiele myśli, że Wiewiór jest na dużo wyższym poziomie ode mnie, prawda jest zupełnie inna, gdybym od początku w ogóle wiedział, że to będzie Wiewiór, to zgodziłbym się na to MMA. Jestem w stanie się jeszcze zgodzić, aczkolwiek jakby nie do końca przekonały mnie pieniądze, które dostałem. Nie chcę mówić, że jest źle, ale jeśli pod sam koniec wymagają ode mnie takich zmian, a przygotowałem się pod K1, to niech mi po prostu za to dorzucą, a ja podejmę to dodatkowe ryzyko, które tak naprawdę w moim mniemaniu nie jest wcale jakimś ogromnym ryzykiem, pomimo że w oczach kibiców nie jestem faworytem, to Wy jeszcze nie wiecie, jak bardzo się rozwinąłem, ale się przekonacie. A ile musiałbyś dostać więcej? Nie chodzi mi o kwotę, ale procentowo, żeby zawalczyć z Wiewiórem w MMA. A z 25% więcej. Coś takiego. Powiedz mi jeszcze, bo a propos, jak ty widzisz swoją osobę w ogóle w organizacji Fame MMA, bo wiele osób twierdzi i mówi coraz częściej, że jesteś takim bardzo ważnym zawodnikiem, czołowym zawodnikiem, jeśli chodzi o organizację Fame MMA. No może twoje pechowe walki tego nie pokazują, bo jednak masz tych przegranych kilka, ale te emocje i ten marketing, no to jednak potrafisz zrobić na najwyższym poziomie. Słuchaj,
na konferencji było tak nudno, że jedna z dziewczyn, która brała udział w konferencji, stwierdziła, że tak wie nudą, że już sama ledwo tutaj potrafi usiedzieć, więc no jakby moja postać aktualnie jest niezbędna, jeśli chodzi o nakręcanie dymów i tak dalej. No więc co, no ja swoje, dla mnie jest nieważne, czy ty mnie lubisz, czy ty mnie hejtujesz, ty masz po prostu w tym szarym świecie, miałem ci dostarczyć emocji, czy to pozytywnych, czy negatywnych, masz coś zacząć czuć, tak? No i tyle, no ja znam swoją rolę, wkurza mnie tylko troszeczkę, że wiele ludzi mi, znaczy, albo dobra, nie powiem, co mnie wkurza, niech nie wiedzą. No, ale ja wiem, że no, moją rolą było dymić, dawać emocje i brutalne walki, tak? No i staram się, jak nie byłem przygotowany, nie trenowałem sportu walki, to i tak leciałem na pełnej. Teraz dzięki umiejętnościom, które nabyłem, potrafię wykorzystać swoje atuty, bo wcześniej no, jakby posiadałem pewne skills, może nie skillsy, posiadałem pewne atuty, ale nie potrafiłem ich wykorzystać przez brak umiejętności. Dzisiaj potrafię rozkładać siły, mam dużo lepszą kondycję, wszystko poszło w górę i dalej się rozwijam, więc zobaczycie. Ogólnie moi trenerzy mi mówią, że za kilka lat będę zawodowcem, będę w stanie walczyć jak śmiało na zawodowych galach. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Jeśli będę zdyscyplinowany, ja w to nie wątpię, że tam dojdę. Ostatnie pytanie. Powiedziałeś, Amadeusz, że różne organizacje składały ci propozycje. Mógłbyś ujawnić, która to organizacja złożyła ci jeszcze propozycję oprócz fejmu, tak chociażby sondażowo? Wydaje mi się, że musiałem to najpierw skonsultować i to nie z włodarzami, tylko jakby z ludźmi odpowiedzialnymi za te oferty, więc na razie nic nie mówię. Ale być może ogłoszę. U mnie na Instagramie. Dziękujemy bardzo. Dzięki wielkie. Dziękujemy.